A witam na kanale. Dzisiaj odcinek z przepisu galaretki o smaku zielonej herbaty. I miało być dwa przepisy, dzisiaj będzie jeden jednak, bo odcinek wyszedł godzinny, więc przekłada nas na tydzień, więc będzie dwa tygodnie pod rząd przepisy. Chyba, że jakoś inaczej to zrobię. Zobaczymy. Może Maxy się przyda okej zrobić. No, także tyle. Właśnie montuję teraz. No i zaraz gotuję na kanał. Odcinek. No, na rzecz tyle. Zapraszam do oglądania i sub, łapa, dzwonek, wszystko co tam macie. Także teraz dzisiaj składniki, pół litra soku, dwa jabłka, ja takie mniejsze, więc dałem 2,5. 3 łyżki żelatyny chyba, cukier też chyba 3 łyżki, na ekranie będziemy mieli. I zielona herbata, 2 łyżeczki. Albo 3, nie, zaraz napiszę. I tutaj widzicie, zaczynam od żelatyny. Rozpuszczenia jej w 3 łyżkach ciepłej wody, nie wrzącej, tylko ciepłej, ale nie róbcie tego teraz, tylko no jakby się skończyć, skończę robić kolejną część tego przepisu, zaraz zobaczycie, czyli gotowanie, więc to później, na razie tutaj robię, ale tego nie robię po prostu, tylko poczekajcie chwilę. Teraz właśnie to jest ta część. Tutaj włączamy gaz, wlewamy sok i dodajemy tą herbatę, co mamy tą zieloną. I gotujemy to do zagotowania. Tak, herbatę, nie? Do zagotowania, to się pogotuje chwilkę i zdejmujemy z ognia. Teraz będziemy mieli timelapsa z tego wszystkiego, bo no, nie ma co oglądać. No, także zagotujemy herbatę po prostu. Tylko sok zamiast wody. Się właśnie zagotowało, jak widzicie, już tam długo to. Więc tam mieszając jakiś czas, żeby to się wszystko ładnie zaparzyło i zdejmuję to z ognia. Albo wyłączam gaz. Tutaj jak widzicie, pokroiłem jabłka. No to kroić jak chcecie, nie? Po prostu, że ten. Ja w takie plasterki jeszcze na pół pokroję. Teraz odcedzamy tą herbatę. No, ten sok od tych liści herbaty zielonej odcedzamy. No, tak to widzicie. I potem wlewamy już do tych naczynia, w którym to robimy. Tę galaretkę, czyli ja robię dwa sposoby, tak, do miski i do szklanki. Ale w szklance trafię, bo szybciej się zrobi, bo tak by się całe stało i się, no tak się nie zrobiła do końca klaretka z miski, więc polecam do szklanki usunąć. Teraz dodaję tutaj cukier jeszcze, który mieliśmy przygotowany. No i mieszam i musi się rozpuścić cały. No i tak do rozpuszczenia i potem wlewam tego żelatynę, którą właśnie rozdrobniliśmy, rozpuściliśmy tych czeluszkach wody. No i to wszystko mieszamy razem i właśnie wtedy wlewamy do naszych naczyń już z żelatyną, z cukrem i po gotowaniu z tą herbatą. Teraz będę wykładał właśnie tę
jabłka. One i tak w sumie wypłynęły, ja tak ułożyłem na dole, ale one i tak w sumie wypłynęły na górę. Więc to bez różnicy, jak tam zrobicie. Może macie jakiś inny sposób, jak to zostało. Tu nie muszą być jabłka. Tak było w przepisie, ale macie to, co chcecie. Ale na jabłka tak pisało, żeby zrobić taki przepis, jak tam jest. Teraz zalewamy, właśnie tak widzicie, tak jak mówiłem, i potem to, w sumie teraz można dać do lodówki, bo to nie jest jakieś gorące bardzo, no i teraz tu wlewacie, dajcie do lodówki. I w sumie tyle i tak zostawcie tak na, ja zostawię całą noc, ale w przepisie pisze tak 3-4 godziny, nie? Ale całą noc lepiej, bo lepiej się zrobi po prostu. Będzie pewność, że się wszystko zrobi do końca, na przykład środek i w ogóle, nie? Ale jak nie macie czasu, tak z 3 godziny minimum. Jeśli chcecie to, żeby szybko się zrobiło, to weźcie mniejsze naczynia, może talerz by się jakoś nadał, albo jakaś taka mała miska, w sensie niewysoka, to taka szeroka i wiecie, płaska, i wtedy szybciej się zrobi i macie szybciej gotowe. Jak macie tak czas jak ja, czy poczekaj z tym do jutra, to tak właśnie najlepiej. Witam was ponownie, bo wczoraj późno było, a dzisiaj spróbuję jakieś rzeczy i test. Talerz wezmę. Widzimy, że galaretka się zrobiła. No, no jest. Nie jest zrobione. No więc teraz taki też przychodzą. Galaretka, która serio nie wiem jak wyjdzie, jak wyszła. Nie robiłem jej nigdy, tylko jest na ten przepis i zrobiłem i nagrałem. Zrobię same galaretki. Jak się średnio zrobiła. Ale dobra. Tak wygląda. Właściwie odcinek ląduje w poniedziałek właśnie. Teraz już właśnie znajdują, bo jest 13. No, no to o 16. Ale miałem zapchany tydzień, więc ja mogłem zrobić, nagrać. No, ale zaraz domontował i jeszcze raz wrzucę na kanał. Dobra, test. Dobra, to jest sztosuwa. Ciusią herbatę, ale właśnie przez ten sok jabłkowy. Jest taki kwaśny, bo ta herbata nie byłaby taka dobra, nie? To jest takie rzeźwiające, fajne. No, także przepisy wyszły. Obydwa. No, także że ma się robić, ta galaretka ma bardzo mało kalorii chyba. Tam jest, znaczy bardzo mało, mało ma, nie bardzo. Ale węgla, jak ktoś chce dobić, to może galaretkę zrobić. No. Także dzięki za oglądanie. To tyle w tym odcinku. I do kolejnego tygodnia. Dobra.